dzisiejszy mecz był dla was, no można powiedzieć, kolejnym najważniejszym w sezonie. Znajdujecie się obecnie w strefie spadkowej. Potencjalne 3 punkty mogły wam dać dużą szansę na wyjście z tego trudnego położenia, ale się nie udało. Co możesz powiedzieć o meczu? Znaczy, przede wszystkim nie podchodziliśmy tak do tego spotkania. Każdy mecz jest dla nas zabawą, jest formą integracji, fajnego spędzenia razem czasu, poruszania się trochę dla zdrowia, a wynik gdzieś tam jest sprawą drugorzędną. Śmieliśmy się na początku sezonu, że naszym celem jest, żeby wygrać chociaż jeden mecz. Ten jeden mecz wygraliśmy w fazie zasadniczej, więc teraz zupełnie bez żadnej presji gramy w tej strefie spadkowej, aczkolwiek no miło byłoby nie zająć ostatniego miejsca w lidze, nie być na tą czerwoną latarnią, natomiast jakoś nie przywiązujemy do tego specjalnie wagi. No a dzisiejszy mecz był dla nas trudny z tego względu, że mieliśmy problemy kadrowe. Dzisiaj były obawy nawet, czy uda nam się zebrać na to spotkanie, ale ostatecznie szóstka się nas pojawiła, więc no, trudne zadanie walczyć bez rezerwowych. Daliśmy z siebie wszystko, chociaż to może zabrzmieć kolokwialnie, ale myślę, że mimo tego wyniku naprawdę zagraliśmy fajny mecz. Udało nam się strzelić honorową bramkę, więc mimo tej porażki na pewno nie będziemy tutaj w złych humorach wracać do domu. Trochę o tą waszą grę chciałem zapytać, bo no, nie da się ukryć, że chyba największy wasz problem to jest gra w ataku. Strzelacie bardzo mało tych goli. No dzisiaj też udało się ostatecznie tą bramkę zdobyć, no, ale sytuacji jak na lekarstwo. Też masz takie wrażenie, że to właśnie ofensywa to ta największa bolączka z Trucją? Pytanie, patrząc na to, ile bramek tracimy, to jest jeszcze gorzej, tak naprawdę patrząc na ten bilans na tle ligi. No, tak jak wspomniałem, nie tylko dzisiaj, ale ogólnie tak naprawdę nie zagraliśmy żadnego meczu w optymalnym składzie. Dzisiaj za kartki musiał pauzować Paweł Kot, który kilka goli dla nas w tym sezonie strzelił. Więc no, może rzeczywiście tych okazji wielu nie ma, ale jesteśmy drużyną i razem atakujemy, razem bronimy, więc i w obronie możemy coś poprawić, i w ofensywie na pewno też. Chciałem też zapytać o waszego dzisiejszego rywala, o Jerpi Seniors. No, w tym pierwszym meczu w rundzie zasadniczej bardzo wysoko przegraliście. Dzisiaj już było dużo lepiej. Też chciałem zapytać po pierwsze o charakterystykę rywala. Co myślicie? Czy faktycznie są na tyle mocni, że trudno jest nawiązać z nimi walkę? I też, gdybyś mógł porównać te dwa mecze, no bo dzisiaj, tak jak mówię, byliście dużo, dużo bliżej punktów i czym się różniły te mecze od siebie? Przede wszystkim w pierwszym meczu do przerwy był wynik 2-2. Tak, to co też jest naszym problemem, aczkolwiek z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, to jest brak sił w końcówkach. Po prostu patrząc na suchy wynik, rzeczywiście porażka była wysoka, bo chyba 2-10 z tego co pamiętam. Natomiast gdyby spojrzeć, kiedy te padały bramki, to one padały w końcówce, w ostatnich minutach, tak jak mówiłem, do przerwy było 2-2. I to jest też nasza gdzieś tam bolączka, że po prostu brakuje sił. A dzisiaj, patrząc na to, tak jak mówiłem, że występowaliśmy bez rezerwowych, uważam, że wyglądało to całkiem solidnie i na pewno był progres w porównaniu do tego pierwszego meczu. A co do rywala, to na pewno na szacunek zależy fakt, że grali fair i w piłkę. No, zdarzył się tutaj nam taki mecz jeden, a nawet już dwa z kolegami, którzy gdzie ta gra była ostra i kartki się usypały. Sędziowie tutaj często sięgali do kartonik, po żółty kartonik i dla nas, i dla przeciwników. Tutaj mieliśmy spokojny mecz, graliśmy w piłkę, więc takich meczów byśmy sobie po prostu życzyli. Piłkarsko, no, spoglądając na przebieg meczu, na pewno mieli więcej sytuacji bramkowych i zasłużyli na tą wygraną. Natomiast no, gdyby tam trochę rzeczy lepiej zafunkcjonowało, to myślę, że ta porażka mogłaby być mniejsza, bo i my mieliśmy kilka swoich sytuacji, a i przy tych bramkach można było coś tam trochę więcej, myślę zrobić, więc myślę, że z naszej strony to był na pewno lepszy mecz niż ten z początku sezonu. Na koniec chciałem cię zapytać jeszcze o całą organizację, o całe pro. Jesteście debiutantem w lidze, tak naprawdę dopiero zderzyliście się z tym, co można tu zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
co myślisz po pierwsze o poziomie sportowym, bo to pewnie dla Was jest najważniejsze, no ale też o organizacji i tak ogólnie. Znaczy przede wszystkim super jest to, że wszystkie mecze są transmitowane na żywo i nawet tak jak niektórzy koledzy, czy nawet mi się zdarzyło, że nie mogłem akurat występować w meczu, no to można sobie włączyć tę transmisję, czy to na telefonie, czy na laptopie i to jest super sprawa. No i to, co się z tym wiąże, no to VAR. Tutaj sędziowie mają możliwość obserwacji tych potencjalnych spornych sytuacji, to jest naprawdę świetne. Widzimy, co się dzieje w profesjonalnej piłce, ten VAR wkracza, więc tutaj mamy taką namiastkę tego. Natomiast co do ligi, my nie do końca jesteśmy debiutantami, bo chyba 7 lat przerwy mieliśmy, kiedyś występowaliśmy tutaj w lidze. O tym, jak się zakończyły nasze występy, to nie będę wspominać. Jak ktoś chce, to niech sobie sprawdzi, jakie tam były wtedy wyniki. Teraz mimo wszystko wygląda to fajniej. Więc no ogólnie polecam, tak? Jeżeli ktoś chciałby się poruszać i naprawdę można sobie obejrzeć chociażby nasze spotkania. Poziom naprawdę niekoniecznie jest wybitny, więc nawet jeżeli ktoś gdzieś tam nie grał przez kilka lat w piłkę, a chciałby wrócić, ma paczkę znajomych, tych kilkanaście osób, które chciałyby pokopać, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się zgłosić, no bo mamy niedługo i zimową, halową wersję ligi, no i potem pewnie na wiosnę kolejny sezon tutaj na lotniczej, na obiektach parasola. Jesień jeszcze się nie skończyła. Śląsk Net zdobędzie jakieś punkty? No, tak jak wspomniałem, u nas dużo zależy od składu. Gdyby nam się udało zebrać taki naprawdę optymalny skład, to powalczyć może byśmy mieli szansę, natomiast niestety terminarz dla nas teraz nie jest łagodny, bo o ile w tej pierwszej części sezonu mieliśmy, tak się fajnie ułożyło, że najpierw graliśmy z mocnymi i to też było takie dla nas przetarcie, żeby się zgrać, żeby popatrzeć, kto tam, kogo na co stać i potem już po tej rozgrzewce graliśmy z tymi teoretycznie słabszymi rywalami, tak teraz niestety w tej strefie spadkowej gramy na odwrót i te już teoretycznie najłatwiejsze mecze są za nami, więc teraz będzie coraz trudniej, ale na pewno przed każdym meczem jesteśmy zmobilizowani i nie będziemy się kłaść na murawę i oddawać za łatwo punktów, także nasi rywale, szykujcie się, będziemy walczyć. Powodzenia w ostatnich kolejkach, dziękuję. Dzięki wielkie.